hipokryzję zarzucił prezesowi Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Chmielewski, kandydat komitetu Nasz Dom Polska – Samoobrona Andrzeja Leppera. Chmielewski spotkał się dziś z dziennikarzami podczas konferencji kandydatów Nasz Dom Polska – Samoobrona Andrzeja Leppera do Sejmiku Województwa Podlaskiego. Kandydaci przedstawili swój program wyborczy. Mówili m.in. o potrzebie naprawy dróg wojewódzkich, utworzeniu lotniska w Suwałkach i problemie bezrobocia. Założenia programowe prezentował Andrzej Chmielewski. Naszym sztandarowym hasłem jest człowiek, rodzina, praca, godne życie. Jest to hasło samoobrony i będziemy starali się wdrażać je w życie. Dla nas najważniejszy jest człowiek, rodzina, zapewnienie pracy i godne przez to życie. Na koniec swojego wystąpienia Chmielewski odniósł się do wizyty Jarosława Kaczyńskiego w Augustowie. Wczoraj prezes PiS nawoływał do nieulegania ekologom. Przypominam, że 31 sierpnia 2007 roku ówczesny premier Jarosław Kaczyński wstrzymał budowę obwodnicy na odcinku Doliny Rospudy. To szczyt hipokryzji, ocenił Chmielewski. Jest to szczyt hipokryzji, to co powiedział pan Kaczyński tutaj podczas konferencji prasowej. Ponieważ wszyscy pamiętamy, co wydarzyło się 31 sierpnia 2007 roku, kiedy to ówczesny premier Kaczyński wstrzymał budowę obwodnicy Augustowa na odcinku przez Dolinę Rospudy. Było to pierwsze ogromne ustępstwo przed ekoterrorem. W tej chwili hipokryta Jarosław Kaczyński nawołuje do przeciwstawiania się żądaniom ekologów, tych tak zwanych ekologów. Kandydat skrytykował też Jarosława Zielińskiego, posła PiS. On jest autorem tego, że obwodnicy Augustowa do dziś nie ma i nie wiadomo, kiedy powstanie, powiedział Chmielewski. Podobną mowę wygłosił Jarosław Zieliński, który zdaniem byłego wojewody pisowskiego, pana senatora obecnego Jana Dobrzyńskiego, jest autorem awantury i hałasu, co doprowadziło do uchylenia przez ministra środowiska decyzji wojewody podlaskiego, co w efekcie dopuściło organizację ekoterrorystyczną do procesu decyzyjnego związanego z pozwoleniem na budowę obwodnicy Augustowa. Efektem działań pana posła Jarosława Zielińskiego mogę z pełną stanowczością, powołując się na przedstawiciela administracji pisowskiej, powiedzieć, że to on jest autorem tego, że obwodnica Augustowa do dzisiaj nie ma i nie wiadomo, kiedy ta obwodnica powstanie.